Na Puls Dnia zaprasza Bartosz Bartkowiak. Niedziela, 2 stycznia, przed nami Puls Dnia. Dobry wieczór, zobaczmy co w programie. Nowy rok, nowe mandaty. Każde przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę będzie karane mandatem karnym w wysokości minimum 800 zł. Fuzja poznańskich szpitali klinicznych. Ten organizm szpitalny, który funkcjonuje od 1 stycznia, jest jednym z największych szpitali w tej chwili w kraju. Napad na stację benzynową w Buku. Nikomu nic się nie stało. Wiadomo również, że nie użył żadnego niebezpiecznego narzędzia, a także nie kierował wobec nikogo żadnych gruźb. Nowy rok to nowe stawki mandatów. Nawet 2,5 tysiąca złotych może wynieść kara dla największych piratów drogowych. Znacznie dotkliwsze są też te mniejsze wykroczenia, które wpływają na bezpieczeństwo na drogach. O tym, jak brawurowa jazda ma się do zasobności portfelów, Mateusz Mękina. Taką kontrolę drogową w nowym roku mogą znacznie bardziej odczuć kierowcy. Od wczoraj płacimy więcej za mandaty. Należy pamiętać, że każde przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę w terenie zabudowanym lub niezabudowanym będzie karane mandatem karnym w wysokości minimum 800 zł. Bez zmian pozostanie jedynie mandat za przekroczenie prędkości do 10 km na godzinę. Zapłacimy 50 zł. Ale im cięższa noga, tym wyższy mandat. Za 40 km więcej zapłacimy aż 1000 zł. Z kolei za przekroczenie o 70 km na godzinę już 2,5 tysiąca złotych. Według ekspertów takie zmiany są konieczne. Od chyba 20 ponad lat te taryfikator mandatów, te kary grzywny, które są również wyrokowane przez sąd, nie zostały zmieniane i myślę, że najwyższy czas do tego, aby uderzyć w kieszeń tych, którzy łamią przepisy. Więcej zapłacimy także za korzystanie z telefonu w trakcie jazdy. Już nie 250, a 500 zł. To dość powszechny problem wśród kierowców, podobnie jak nieznaczne przekroczenie prędkości, a skutki tych wykroczeń w obu przypadkach mogą być tragiczne. Zdawałoby się 10-15 km więcej. Okazuje się, że zamiast z piskiem opon zatrzymać się tuż przed przeszkodą, uderzymy w tę przeszkodę z prędkością 30, 40, nawet 50 km na godzinę. Strażnikiem bezpieczeństwa na drogach mają być też fotoradary. Te wyręczają policjantów, którzy w trakcie pandemii pomagają w innych zadaniach niż kontrole drogowe. Nowy fotoradar od niedawna stoi przy ulicy Hetmańskiej. Na pewno czujemy satysfakcję, że to się udało zrobić. Czy radość? No, postawienie fotoradaru powinno być czymś tak normalnym i czymś tak oczywistym, nie wymagających takich zabiegów, jakich musieliśmy się podjąć, że no, to nie powinno się wiązać z żadnymi emocjami. Mamy nadzieję, że będzie bezpiecznie i że kierowcy będą ściągali nogę z gazu i nie będą przekraczali prędkości. W nowym roku zmieniają się także zasady przyznawania punktów karnych. Maksymalnie będzie można otrzymać już nie 10, a 15 punktów. Te będą kasowane dopiero po 2 latach i to licząc od momentu opłacania mandatu. Od liczby zgromadzonych punktów może też zależeć wysokość składki OC. Brawurową jazdę i przekraczanie prędkości warto przenieść do świata wirtualnego. Nie ucierpią na tym nasze portfele. Będzie też bezpieczniej. Mateusz Mękina, Puls Dnia. A już po południu wielkopolska policja na Twitterze poinformowała, że mandatem w wysokości 2000 zł został ukarany kierowca, który przekroczył prędkość na ulicy Niestachowskiej w Poznaniu. A teraz o tym, że Szpital Przemienienia Pańskiego przestanie istnieć. Nie oznacza to jednak likwidacji placówki. Zmieni się za to jego nazwa. Szpital przy ulicy Długiej połączy się z tym imienia Heliodora Święcickiego. To kolejny etap powstawania centralnego, zintegrowanego szpitala klinicznego, który ma być gotowy w 2026 roku. Jakub Szustakowski. Nowy rok to i nowe zmiany. W tym wypadku dla szpitala imienia Heliodora Święcickiego i drugiego Przemienienia Pańskiego. Bo od teraz obie te placówki będą jednym ciałem.
Zgodnie z uchwałą Senatu podjętą przez Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 roku Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu zostaje połączony ze Szpitalem imienia Heliodora Święcickiego w Poznaniu. Połączone szpitale przyjmują jedną nazwę – Szpital Kliniczny imienia Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zmieni się nazewnictwo. Z tabliczki placówki przy ulicy Długiej zniknęły już słowa Szpital Przemienienia Pańskiego. Ale to nie jedyna zmiana. Szpitale będą pracować jako jeden, w czym dr Cofta dostrzega duże szanse. Oczekujemy, że dziedzictwo obu szpitali, zarówno Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego, jak i Heliodora Święcickiego będzie uszanowane, że jako dyrekcja będziemy umieli wybrać z obu szpitali to, co najlepiej zorganizowane. Połączenie szpitali to gigantyczne przedsięwzięcie, a co za tym idzie, także duże wyzwanie. Chodzi tu o tworzenie wspólnej administracji, ale nie tylko. Szpital, jeśli ma wspólnie działać sprawnie, to musi mieć zapewnioną dobrą sferę informatyczną. Tworzenie takiej sfery, nowego systemu informatycznego trwa kilka lat. A całe to połączenie to kolejny krok do powstania jeszcze większej szpitalnej jednostki, czyli centralnego zintegrowanego szpitala klinicznego. Za siebie! Pierwsza łopata pod budowę centralnego szpitala została wbita już w poprzednim roku w rejonie ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. Dzięki inwestycji pacjenci mają mieć dostęp do nowoczesnych form diagnostyki i móc w wygodniejszy sposób korzystać z usług szpitala. Korzyści, które odniosą poznaniacy, wielkopolanie, to przede wszystkim poprawa jakości opieki, bo też wszystkie kliniki specjalistyczne będą posadowione w jednej lokalizacji. Pierwszym z obiektów budowanych pod centralny szpital ma być szpitalny oddział ratunkowy, który powstaje na tyłach zabytkowych budynków przy ulicy Przybyszewskiego. Według profesora Tykarskiego rozpocznie swoją działalność za półtora roku. Natomiast cały kompleks ma być gotowy do 2026 roku. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. Wybuch butli z gazem zniszczył dom pod Wronkami. Dwie osoby zostały ranne. Piszemy o tym na wtk.pl. Strażacy zgłoszenie otrzymali wczoraj około 19:30. Do zdarzenia doszło w miejscowości Stróżki. Nastąpił wybuch gazu z butli w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. W związku z zadanymi obrażeniami 61-letni mężczyzna oraz 55-letnia kobieta trafili do szpitala. Już teraz wiadomo, że budynek prawdopodobnie nie będzie nadawał się do zamieszkania. Podmuch wybuchu uszkodził jedną ze ścian i dach. Okoliczni mieszkańcy organizują pomoc materialną dla swoich sąsiadów. Więcej ciekawych informacji z naszego miasta i regionu na wtk.pl. Polecam i zapraszam. Przez miesiące utrudniały życie poznaniakom, by teraz ułatwić je na najbliższe lata. Mowa o inwestycjach, które mają zakończyć się w tym roku kalendarzowym. Skorzystają nie tylko kierowcy czy pasażerowie komunikacji miejskiej, ale również pacjenci. Od miesięcy Rondo Rataje spędza sen z powiek poznańskich kierowców. W godzinach szczytu prace powodują korki na dojeździe i wyjeździe z miasta. Wczoraj stałem chyba 15 minut w tym miejscu i nie wiem, coś było ze światłami czy coś, ale no nie jest łatwo, nie jest łatwo. Na szczęście te męczarnie niedługo się skończą. Na tarczę ronda powrócił już ruch tramwajowy. Na początku tego roku wszystkie pasy ruchu mają być dostępne dla kierowców. Najważniejsze wśród nas jako poznaniaków jest to, że ta robota idzie i my w tym momencie, jak jesteśmy świadkami jednak dobrze wykonywanej pracy, tak samo jak na Ramowicach czy na innych inwestycjach, to nawet jesteśmy w stanie, że tak powiem, tolerancyjnie wybaczyć te niedogodności. Praca wre także na Ramowicach. Tu drogowcy zmagają się z przebudową skrzyżowania Lechicka-Naramowicka oraz budową nowej trasy tramwajowej. Wiadukt tramwajowy jest rzeczywiście już praktycznie gotowy, montujemy na nim torowisko. Wiadukt drogowy, również część zachodnia tego wiaduktu też jest wykonany. Jak chodzi o płytę, przechodzimy do elementów wykończeniowych, tego i nawierzchniowych. W połowie roku mieszkańcy mają dojechać tramwajem aż do przystanku Błażeja. Na jesień otwarto już trasę do ulicy Lechickiej. Z kolei modernizację ma przejść popularna Pestka. Środki na remont trasy oraz budowę kładki berdychowskiej nad Wartą mają być zapewnione z Polskiego Ładu. Z pieniędzy obiecanych przez rząd do Poznania ma trafić 120 milionów złotych.
Środki przyznane na most pieszo-rowerowy i środki przyznane na remont PST to są bardzo istotne inwestycje z punktu widzenia komfortu życia mieszkańców. Na ukończeniu jest także budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Będzie to największa tego typu placówka w regionie, która ma zapewnić także opiekę specjalistyczną najmłodszym pacjentom. To jest ogromna inwestycja kosztowo, no ale bardzo ważna i myślę, że czekaliśmy wszyscy na nią. Na ten moment lokalizacji to było najtrudniejsze zadanie, żeby znaleźć dobrą lokalizację. Ta lokalizacja jest optymalna. Na pomoc w tej placówce będzie mogło liczyć nawet 350 najmłodszych pacjentów. Nie zabraknie też miejsca dla ich rodziców. To pozwoli odciążyć szpitale w Poznaniu, a także w regionie z pojedynczymi oddziałami dziecięcymi. Do lecznicy przy ulicy Wrzoska przeniesione zostaną oddziały dziecięce ze Spornej, Nowowiejskiego, Krysiewicza i Kieksza. Powstają nowe oddziały, gdzie pacjenci będą w salach jednoosobowych z miejscem dla opiekuna, 354 łóżka, tak jak pan marszałek wspomniał, miejsca parkingowe dla rodziców, 425 miejsc parkingowych. Pierwsi pacjenci do nowego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka mają tu trafić w najbliższych tygodniach. Mateusz Mękina, Puls Dnia. A teraz o akcji policji na stacji benzynowej w Buku pod Poznaniem. Mężczyzna w kominiarce wszedł i zabrał pieniądze. Służby wyjaśniają sprawę, a o szczegółach opowiedział nam sierżant sztabowy Łukasz Kędziora z Wielkopolskiej Policji. Po godzinie 18 policjanci z Buku otrzymali zgłoszenie o kradzieży, do której doszło na jednej ze stacji paliw. Według ustaleń funkcjonariuszy, mężczyzna z kominiarką na twarzy wszedł na teren stacji, zabrał pieniądze i wybiegł. Nikomu nic się nie stało, wiadomo również, że nie użył żadnego niebezpiecznego narzędzia, a także nie kierował wobec nikogo żadnych gruźb. Szczegóły i okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Poznańska Fundacja Redemptoris Missio otworzyła w Kenii izbę ratunkową. Wolontariusze każdego dnia pomagają tam dziesiątkom chorych. Projekt został zrealizowany dzięki współpracy organizacji humanitarnej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. O tym, jak wygląda pomoc w Afryce, rozmawialiśmy z prezes fundacji Justyną Janiec-Palczewską. Zobaczmy wybrane fragmenty. Podróż przez Afrykę to nie jest taka podróż, którą my znamy, tylko to jest podróż wielogodzinna, więc ta pomoc dzięki temu, że ta izba istnieje, to będzie tak naprawdę ratunek dla tysięcy chorych, którzy na tą pomoc nie mogliby zwyczajnie liczyć. To, co robimy, to bardzo często są też takie działania szkoleniowe. Tak jak Państwo widzą tutaj na obrazkach, to jest właśnie to, czym chcemy się zajmować najbardziej, co według nas jest najbardziej skuteczne. Bo pojechać tam i wrócić nie jest wielką sztuką, natomiast zostawić po sobie wiedzę po to, aby ta wiedza pracowała nawet kiedy nie ma tam naszych już wolontariuszy, to jest dla nas bardzo ważne. W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 7 tysiącach nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zobaczmy najnowsze dane dotyczące pandemii. Według tego raportu zmarły w kraju 33 osoby. Żadna z ofiar nie pochodziła z naszego regionu. W Wielkopolsce wykryto 765 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii w kraju zakaziło się nim ponad 4 miliony osób. W kraju zmarło z powodu wirusa SARS-CoV-2 prawie 100 tysięcy osób. Z kolei w pełni zaszczepionych jest ponad połowa wszystkich Polaków. Po 500+ nie do Poznańskiego Centrum Świadczeń, jak było to do tej pory. Od nowego roku wnioski o przyznanie świadczenia mieszkańcy złożą w innym miejscu. 1 stycznia oznacza zmianę dla ubiegających się o 500+ w Poznaniu. Od teraz mieszkańcy nie złożą wniosku o to świadczenie w Poznańskim Centrum Świadczeń. Będą mogli to zrobić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i to tylko w formie elektronicznej. Ta zmiana weszła w życie od nowego roku. Oznacza to, że świadczenia na podstawie wniosków złożonych do 31 grudnia ubiegłego roku wciąż będzie wypłacało PCS. A to nie jedyna zmiana w tej instytucji, bo od nowego roku Centrum Świadczeń obsługuje tylko umówionych klientów. Dlatego przypominamy, że wizytę w tym miejscu można umówić za pośrednictwem strony pcs.poznan.pl. Innym sposobem jest zadzwonienie pod numer Poznań Kontakt, który wyświetla się teraz na ekranie. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. Przed nami pierwszy tydzień nowego roku. Sprawdźmy zatem, jaka pogoda będzie nam towarzyszyć. O szczegółach Szymon Kozłowski.
Dobry wieczór. No w niedzielę mieliśmy promienie słoneczne o poranku, no a później już znowu więcej chmur. Co nas czeka na przestrzeni kolejnych godzin roku 2022? Sprawdzamy. Zaczniemy od najbliższej nocy, która będzie pochmurna. Opady deszczu pojawią się w Poznaniu i w ciągu nocy 9 stopni. 8 stopni o poranku, no a wtedy znowu dużo chmur. I opady deszczu, które mogą utrudnić nam drodze chociażby do pracy w godzinach porannych, bo opadów będzie sporo. Także przed południem i w okolicach godziny 12. Cały czas zachmurzenie całkowite i cały czas będzie padać. Opadów mniej dopiero w godzinach popołudniowych, wtedy już mniej chmur nad Poznaniem i słońce powinno za tych chmur wyglądać ciemne. I później już pogodnie, wieczorem niebo w wielu miejscach wolno od chmur. I tak już do końca poniedziałku. Maksymalnie 8 stopni, tyle po godzinie 15. Po 21. 6 stopni, wiatr powieje umiarkowanie. A my sprawdzamy już teraz, co nas czeka podczas najbliższych dni. A przed nami święto Trzech Króli. Jaka wtedy pogoda? O tym za chwilę. We wtorek dużo chmur i opady umiarkowane, momentami silne. Znowu dużo deszczu i od 5 do 6 stopni. W środę pierwszy tak pogodny dzień w tym roku. Dużo słońca, dużo błękitu nieba, prognozują synoptycy. 2 stopnie minimalnie, maksymalnie 4. I święto Trzech Króli. To już w czwartek. Wtedy znowu napłynie więcej chmur. Słońce jak na lekarstwo i spodziewamy się opadów mieszanych deszczu ze śniegiem. Jako że temperatura niższa, bo proszę zobaczyć, rano minus 2 stopnie, maksymalnie tylko 3 i 1007 hektopaskali na barometrach. Zatem no, te najświeższe przynajmniej prognozy mówią o tym, że ten wolny dzień od pracy niestety nie przyniesie idealnej pogody. Sprawdźmy jeszcze temperatury na przestrzeni najbliższych 7 dni. Zaczniemy od poranków. Rano w piątek minus 4 stopnie, w sobotę minus 2 i w niedzielę minus 2. Oznacza to, że od czwartku, od święta Trzech Króli powracają temperatury ujemne o porankach. W ogóle czeka nas ochłodzenie, bo proszę zobaczyć, w święto Trzech Króli 3 stopnie, w piątek 2, w sobotę 3 i w niedzielę 0. Zatem warto pomyśleć o tym, żeby gdzieś znaleźć te cieplejsze kurtki, które pewnie gdzieś schowaliśmy do szaf, no bo przecież w Sylwestra 10 stopni dzisiaj także nie trzeba było tak ciepłych kurtek wyciągać. A tu proszę bardzo, styczeń wraca z zimowymi temperaturami. Więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych pełnych odsłonach serwisu Meteo, na który bardzo serdecznie zapraszam, życząc miłego wieczoru. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję w imieniu całego zespołu. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.